Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Już 30 lat firmy Wesołek na rynku budowlanym. Świętuj razem z nami. Setki produktów w super cenach. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Jest wtorek, 26 lipca, Agnieszka Giesz, dzień dobry, zapraszam na magazyn miejski. Martwy pies znaleziony na targowisku. Gdzie ten worek leżał? W przejściu, w alejce, między rzeczami. Reforma Wydziału Inwestycji. No, wydział ten musi z jednej strony być wzmocniony, z drugiej strony musi zostać zmodernizowany. Pielgrzymi ambasadorami Polski w świecie. Są to osoby ważne, bo one są ludźmi, którzy w przyszłości będą dziennikarzami, profesorami, politykami. Takiego znaleziska handlujący na targowisku na 3 maja w Kaliszu jeszcze nie mieli. Rano na środku jednej z alejek zauważyli czarny, zawiązany worek. Gdy go rozcięli, znaleźli w nim zdechłego, młodego pieska. Czy ktoś go wcześniej zabił i porzucił zwłoki? Sprawą zajmuje się policja, a znalezisko wstrząsnęło kupcami i klientami targowiska. Czarny, wypełniony czymś worek na śmieci znajdował się pośrodku alejki, blisko sali gimnastycznej tamtejszej szkoły podstawowej. Sprzedawcy ubrań zauważyli go dziś rano. Gdzie ten worek leżał? W przejściu, w alejce, między rzeczami, które się sprzedaje. Na początku nie wiedziałyście, co to jest? Nie. Ja rozcięłam, chociaż tutaj pan, który go znalazł, mówi, że spodziewa się, że tam chyba jakieś zwierzę musi być. Ja wzięłam, rozcięłam worek i zobaczyłam zwłoki psa. Handlarze przenieśli worek na pobocze i wezwali policję. Na miejscu pojawili się również strażnicy miejscy. Worek z psem najprawdopodobniej musiał leżeć na targowisku od wczoraj. Technik policyjny zbada, czy ktoś znęcał się nad psem i bezpośrednio przyczynił się do śmierci zwierzęcia. Strasznie, strasznie zdumiona byłam, jak można w ogóle w takim miejscu zostawić zwierzę. Jeżeli wiecie, kto mógł podrzucić psa w worku na teren targowiska, powinniście skontaktować się z policją. Nawet jeżeli pies zdechł z przyczyn naturalnych, to pozostawienie martwego zwierzęcia na dużym targowisku, gdzie sprzedaje się żywność, szczególnie w takie upały, może stwarzać zagrożenie epidemiologiczne. Zwłokami psa zajmą się strażacy OSP Sulisławice, którzy mają odpowiedni sprzęt do przewożenia martwych zwierząt i przetrzymują padlinę w specjalnej lodówce do czasu utylizacji. Za zabicie lub znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem grozi do 3 lat więzienia. Wyrzucenie na nie swój teren padliny zagrożone jest karą grzywny do 1000 zł. I zaglądamy do spraw samorządu. To najważniejsza jednostka każdego urzędu miejskiego. Od jej pracy bezpośrednio zależy, czy miasto będzie się zmieniać i rozwijać, czy przeciwnie, dopadnie je stagnacja. Z dotychczasowej pracy Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji niezbyt zadowolony jest wiceprezydent Piotr Kościelny, dlatego postanowił go zreformować. Najistotniejszy miejski wydział przez prawie 3 lata nie miał naczelnika. Obowiązki szefa tej jednostki pełniła Anna Durlej, wcześniej zastępczyni w tym samym wydziale. W czerwcu władze rozstrzygnęły konkurs na naczelnika Wydziału Inwestycji. Został nim Daniel Kaparuk. Pierwsze kilkanaście miesięcy, kiedy w nowej kadencji zmieniły się władze w naszym mieście, wyraźnie pokazały, że no, wydział ten musi z jednej strony być wzmocniony, z drugiej strony musi zostać zmodernizowany. W związku z tym w ostatnich dniach zmieniła się struktura tego wydziału. Został on podzielony na 5 referatów. Pierwszy to referat przygotowania inwestycji. W drugim urzędnicy będą zajmowali się wyłącznie ich realizacją. A w trzecim nadzorem, czyli kontrolowaniem tego, jak przebiega wykonywanie inwestycji. Te kilkanaście miesięcy pokazało niestety, że nie zawsze
inspektorzy zewnętrzni w odpowiedni sposób nadzorują wykonanie tej inwestycji. Czwarty referat zajmie się budżetem obywatelskim i inicjatywą lokalną. Jego kierownikiem został zatrudniony niedawno w urzędzie ostrowianin Mateusz Nycek. Ostatni, piąty dział zajmować się będzie sprawami ekonomiczno-administracyjnymi. Reforma to także zwiększenie liczby pracowników. W najbliższych tygodniach będziemy chcieli także wydział wzmocnić o pracowników merytorycznych, pracowników z odpowiednim wykształceniem, jeśli chodzi o kwestie techniczne, kwestie budowlane. I już dziś takie konkursy zapowiadam na wakatujące stanowiska w tym wydziale. Te wszystkie zmiany mają spowodować, że miejskie inwestycje nabiorą rozpędu, a jest co przyspieszać. Samorząd nie wykonał jeszcze wszystkich zadań zaplanowanych w budżecie Kalisza na 2015 rok. Zagraniczni pielgrzymi, którzy pierwszy etap Światowych Dni Młodzieży spędzili w Kaliszu, opuścili już najstarsze miasto w Polsce. Teraz tydzień spędzą w Krakowie, gdzie czeka ich spotkanie z papieżem Franciszkiem. My jako państwo polskie postanowiliśmy wykorzystać tę wizytę i przybycie prawie miliona młodych ludzi do naszego kraju do tego, żeby skutecznie mówić o Polsce, podkreśla wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak i prezentuje dwie publikacje, które mają w tym pomóc. Przewodnik po historii Polski 966-2016 i ambasador Polski. To dwie publikacje, które wydało Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Instytut Pamięci Narodowej. Przewodnik trafi do każdego z prawie miliona pielgrzymów, który przyjedzie do Polski. Ci młodzi ludzie to są osoby, które z jednej strony są zainteresowane tym, co ich otacza. To są osoby ciekawe świata, które chłoną wiedzę. Z drugiej strony są to też osoby perspektywiczne, to znaczy z punktu widzenia budowania wizerunku kraju, z punktu widzenia budowania dobrego imienia Polski, są to osoby ważne, bo one są ludźmi, którzy w przyszłości będą dziennikarzami, profesorami, politykami, księżmi, a więc osobami, które mają wpływ jeszcze na innych ludzi. Przewodnik po historii Polski został wydany w nakładzie 500 000 w 9 językach. Zawiera wszystkie najważniejsze wydarzenia historyczne i przedstawia wielkich Polaków. Wszystko to, co chcielibyśmy, żeby obcokrajowiec zapamiętał o naszym kraju. Tak? Mamy informacje o obozach koncentracyjnych, że były one niemieckie. W ogóle mamy ten opis, jak okupacja wyglądała, tak? Jak wielkim heroizmem ze strony Polaków była pomoc Żydom. Druga publikacja to ambasador polskości. Ta trafia również do Polaków, między innymi do rodzin, które gościły pielgrzymów. Broszurka przypomina, że to również my mamy wpływ na to, jakie wspomnienia wywiozą z naszego kraju goście. Teraz czas na sport. 5 nowych szczypiornistów zasiliło szeregi MKS-u Kalisz. 4 z nich uczestniczyło w poniedziałkowym treningu inaugurującym przygotowania drużyny do rozgrywek w grupie B pierwszej ligi. Kaliszanie zamierzają w nich powalczyć o coś więcej niż w poprzednich sezonach. Zeszłe rozgrywki kaliski zespół zakończył na solidnym 5. miejscu, rywalizując w teoretycznie silniejszej grupie A pierwszej ligi. Teraz po rocznym rozbracie wraca do grupy B, co sprawia, że w obliczu wzmocnień 7 znad Prosny powinna liczyć się w walce o najwyższe cele. Będziemy grać z drużyną Ostrowi. No, wszyscy tego chcieli. Derby faktycznie, no, pierwszy mecz jest 11 września o godzinie 15 w niedzielę, na który już zapraszam. No i tutaj jest może to takim magnesem, żeby rzeczywiście tą halę, na której się znajdujemy, no żeby zacząć powoli zapełniać widzami. Po tym pierwszym sezonie, który żeśmy rozegrali, to ta drużyna ma naprawdę potencjał teraz. Ja wierzę w to. Także dobrej myśli jestem. Przygotowania do nowego sezonu ruszyły w poniedziałek. W pierwszym treningu pod okiem m.in. byłego reprezentanta Polski Bartłomieja Jaszki uczestniczyło 4 nowych zawodników. Jednym z nich jest wracający do Kalisza po 2-letniej przerwie Artur Bożek, który ostatnio zaliczał występy w Superlidze w barwach Legionowi. Takie praktycznie dwa lata, które tutaj spędziłem, no to były fajnie spędzone. W sumie bardzo lubię to miasto, fajni ludzie, dużo grania. Latem z drużyną rozstało się 6 graczy. W ich miejsce pozyskano jednak 5 godnych następców, z którymi trenerzy wiążą spore nadzieje. Te osoby, które tak naprawdę nie łapały się w poprzednim sezonie do zespołu, musiały odejść z zespołu. Przyszli nowi zawodnicy. Uważam, że na 2 rozegraniach, szczególnie Misiołek i Rosiek. Misiołek to jest młodzieżowy reprezentant Polski i Rosiek, który ma za sobą
dobre występy w Ekstraklasie, w Zagłębiu Lubin. Na pewno będą dużym wzmocnieniem na naszej drugiej linii. Premierowym sprawdzianem dla kaliskiej siódemki będzie udział w trzeciej edycji turnieju Szczypiorno Cup, który odbędzie się w pierwszy weekend sierpnia w Arenie. Tam już na otwarcie zmagań pierwszoligowiec zagra z wicemistrzem Polski Orlen Wisłą Płock. My spróbujemy zmierzyć się z nimi tutaj, tam można powiedzieć, na turnieju i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, zobaczymy też, w którym jesteśmy miejscu i tak samo każdy z zawodników będzie widział, w którym jest miejscu, jakie ma potrzeby, jakie ma braki. Kadra MKS-u nie jest zamknięta i być może będzie jeszcze silniejsza, bo prowadzone są rozmowy z solidnym obcokrajowcem. Walkę o ligowe punkty kaliszanie rozpoczną 11 września. Ma dopiero 3 lata, a już musi walczyć ze śmiertelną chorobą. Jej rodzice i przyjaciele rodziny robią, co mogą, by ratować dziewczynkę. Zuzia cierpi na ostrą białaczkę limfoblastyczną, a jej leczenie jest bardzo drogie. Stąd też społeczna akcja Zuzia nokautuje raka, która ma zachęcić ludzi dobrej woli do pomocy. Już wkrótce do akcji wsparcia małej Zuzi dołączą raperzy z całego kraju. Ostrą białaczkę limfoblastyczną lekarze zdiagnozowali u Zuzi w ubiegłym roku, gdy dziewczynka miała zaledwie 2,5 roku. Zuzia ma szansę na wyzdrowienie, ale leczenie tej choroby jest bardzo kosztowne. Dlatego z pomocą szybko ruszyli ludzie dobrej woli. Przyjaciele, sąsiedzi z Opatówka i całkiem obcy ludzie. W święta Bożego Narodzenia w Opatówku wybudowano specjalnie dla Zuzi żywą szopkę. Zorganizowano też zbiórkę pieniędzy. W kilka dni udało się uzbierać ponad 80 tysięcy złotych. Te pieniądze bez wątpienia pomogły. Niestety walka z chorobą trwa. W ramach akcji Zuzia nokautuje raka już 30 lipca nad Zalewem Szałę wystąpi kilkunastu raperów z całej Polski. Zapraszamy na koncert! Na Zuzi! Wszyscy! Przywołajcie! Dochód z koncertu i sprzedaży m.in. potraw i napojów zostanie przeznaczony na leczenie dziewczynki. Koncert rozpocznie się o godzinie 15. Wejściówką na niego będzie zakup specjalnej cegiełki za minimum 5 zł. Znokautuj raka, chodź z nami pomagać, rzuć się parę zeta. Nie zbiedniejesz dzieciak, przechyl szale szczęścia. Szałę w dźwiękach całe z końcem lipca. Znaleźć się tam razem, to jest misja. Zuzi można pomóc również przez wpłaty na konto Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową, która opiekuje się dziewczynką. Numer konta Zuzi znajdziecie nie tylko na stronie fundacji, ale też na portalu faktykaliskie.pl. Tak wiele możesz zrobić, pokazując, że się bawisz. 30 lipca zalewszałe Opatówek. Do zimy jeszcze daleko, ale urzędnicy już myślą o tegorocznych iluminacjach świetlnych na Boże Narodzenie. Ratusz ogłosił właśnie przetarg na nowe iluminacje, które w tym roku rozświetlą ulicę Kalisza. Znamy wizję urzędników o bożonarodzeniowym oświetleniu miasta. Piszemy o tym na portalu faktykaliskie.pl. Tą chłodną informacją kończymy dzisiejsze wydanie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro. Sponsorem prognozy pogody jest fabryka firanek i koronek Haft z Kalisza. Dziś wieczorem pogodnie, ale możliwe lokalne burze i opady deszczu. Słupki rtęci po zachodzie słońca pokażą 23 stopnie ciepła, ciśnienie 1016 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe, ale nadal możliwe burze. Temperatura 19 stopni. Jutro od rana słonecznie, ale z przelotnymi opadami deszczu. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci mogą pokazać 31 stopni, ciśnienie 1014 hektopaskali.